Lekarze apelują o noszenie maseczek. Bon turystyczny nie pomoże turystyce. Nowy model samochodu SpaceX. I na koniec w ramach gospodarczej ciekawostki dnia to może być koniec biurowców. Koronawirus nadal z nami jest. W ciągu dalszym powinniśmy utrzymywać dystans społeczny, często myć i dezynfekować ręce i nosić maseczki, szczególnie w miejscach skupisk ludzi. Przypominają lekarze z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Z niepokojem zauważamy, że coraz więcej osób rezygnuje z masek, robiąc zakupy w sklepach, podczas publicznych zgromadzeń, w miejscach kultu religijnego. Dystans też przestał już istnieć. Nie każdy korzysta ze środków dezynfekujących czy rękawiczek. To wielki błąd, podkreśliła w oświadczeniu prezes PPOZ Bożena Janicka. Zaapelowała o ostrożność i rozsądek, bo koronawirus nie zniknął. To groźny przeciwnik, szczególnie dla osób z obniżoną odpornością, starszych, z wielochorobowością, w procesie leczenia, np. onkologicznego. Nie dajmy się ponieść źle zrozumianej wolności, wezwała. Janicka zauważyła, że normalność sprzed epidemii już nigdy nie wróci i należy wprowadzić teraz nową, bezpieczną dla siebie i innych. Zakładajmy maseczki w przestrzeniach zamkniętych oraz wszędzie tam, gdzie nie jesteśmy w stanie zachować odpowiedniej odległości od innych. Unikajmy skupisk ludzi. Zachowujmy higienę, myjmy ręce, nie dotykajmy nimi oczu, ust i nosa. Nie bądźmy lekkomyślni, nie wracajmy do starych nawyków. Nie dajmy się wpędzić w pułapkę bez wyjścia, przestrzegała. Prezes PPOZ zaznaczyła, że zachowanie zasad sanitarnych szczególnie ważne, zważywszy na przewidywaną przez ekspertów drugą falę epidemii jesienią. Dbajmy o siebie i innych, zaapelowała. Można się było tego spodziewać. Jest to całkowicie naturalna reakcja ludzi, gdy rząd twierdzi, że świetnie nam idzie i luzuje kolejne obostrzenia. A z zagranicy coraz więcej słychać, że kolejne państwa pokonały wirusa. Najlepszym sposobem byłby oczywiście całkowite zamknięcie granic państwa, województw, miast, miasteczek, wjazd wojska na ulice miast, wprowadzenie godziny policyjnej, nakaz noszenia maseczek i rękawiczek przez cały czas oraz zachowanie dystansu społecznego. Tymczasem widać, że ludzie nie noszą maseczek nawet w komunikacji. Młodzież świętuje koniec matur na kolejnych imprezach i wyjeżdża na kolejne wyjazdy integracyjne. Niestety takie działania pewnie przyczyniają się do wzrostu zachorowań, ale co tu się ludziom dziwić? Lekarze PPOZ powinni raczej apelować do rządu, bo to ten ma ogromny wpływ na poczynania obywateli. Oprócz zmiany na nastawień społeczeństwa, rząd mógłby również ingerować w sprawie chociażby polskiej turystyki, no bo bon turystyczny być może nawet nie będzie działał. Branża turystyczna jest w olbrzymiej zapaści. Bon turystyczny niewiele zmieni. Potrzebne jest naprawdę poważne wsparcie, mówi w rozmowie z Business Insider Polska Piotr Henicz, wiceprezes Itaki. Kierujący największym biurem podróży w Polsce nie ukrywa, że zdobycie nowych klientów będzie możliwe tylko dzięki bardzo niskim cenom. O pomyśle bonu turystycznego po raz pierwszy usłyszeliśmy w styczniu tego roku, jeszcze przed wybuchem pandemii. Jego pomysłodawcą był wiceminister rozwoju Andrzej Gut Mostowy. Koncepcja programu skrystalizowała się jednak dopiero w kwietniu. Wtedy szefowa Ministerstwa Rozwoju Jadwiga Emilewicz ogłosiła, że bon turystyczny będzie wynosił 1000 zł dla każdego pracującego. Miało być to wsparcie nie tylko dla Polaków, ale także dla dotkniętych kryzysem branży turystycznej. Już w tej chwili pracujemy z Polską Organizacją Turystyczną nad programem 1000+, mówiła szefowa resortu. Z czasem sytuacja jednak się zmieniła. Na początku czerwca walczący o reelekcję prezydent Andrzej Duda poinformował o pomyśle na wakacje 500+ na każde dziecko, który ostatecznie zastąpił pierwotną koncepcję bonu turystycznego. Pomysł bonu turystycznego został dość mocno okrojony, nad czym ubolewam. Założenie początkowe zakładało, że bon ma dotyczyć osób pracujących i płacących podatki. Teraz okazuje się, że będzie to bardziej kolejny program socjalny dla rodzin z dziećmi, a nie wsparcie tylko dla branży turystycznej. Komentuje w rozmowie Business Insider Polska Henicz, wiceszef Itaki,
największego biura podróży w Polsce, a także wiceprezes Polskiego Związku Organizatorów Turystyki. Zwracamy przy tym uwagę, że szczegóły programu mają ogromne znaczenie. Jeśli bon turystyczny ma być wsparciem dla branży, to uważam, że nie można go wykorzystywać na przykład w obiektach czy podczas imprez, które zawsze są popularne i mają świetne obłożenie. Są przecież takie miejsca i takie terminy, w których niezależnie od sytuacji zawsze jest 100% frekwencja. Więc po co im bon, zauważa. Wiceszef Itaki nie ukrywa też rozczarowania, że bonu turystycznego nie będzie można wykorzystać na wyjazdy zagraniczne. Także jesteśmy polską firmą, zatrudniamy Polaków, dajmy miejsca pracy i płacimy podatki, zauważa. I dodaje, mam nadzieję, że doczekamy się momentu, w którym Polacy również będą mogli skorzystać z tego programu, wybierając się na wakacje zagraniczne. Podkreśla również, że koncepcja bonu turystycznego powstała bardzo szybko i musi zostać dopracowana. Mam nadzieję, że program będzie ewoluować i że nie będzie pomocą jednorazową, podsumowuje. Z powodu epidemii Itaka, która do tej pory skupiała się na wyjazdach zagranicznych, wprowadziła do swojej oferty także wyjazdy w Polsce. Henisz przyznaje, że nie ma jednak szans, by zrównoważyły one straty. Patrząc bardzo entuzjastycznie na projekt Wczasu w Polsce, wydaje mi się, że jeśli uda nam się sprzedać około 10 tysięcy miejsc na wakacje w kraju, będzie to duży sukces, ale to tylko 1% klientów, których planowaliśmy obsłużyć w tym roku. Szacowaliśmy, że będziemy mieć ich około miliona i o tych 10 tysiącach mówimy jako o bardzo optymistycznym scenariuszu, tłumaczy. Błąd turystyczny na naszą działalność płynie więc w tym roku tak naprawdę w mikroskopijnym stopniu, dodaje. Kolejna dająca się przewidzieć informacja. Ludzie nie mają pieniędzy na wyjazdy za granicę, a bon turystyczny dodatkowo zachęca do pozostawania w kraju. Pewnie dodatkowo dużo ludzi myśli o tym lecie w kategoriach, jak się w ogóle odbić od finansowego dna, o ile nie myślą o tym, jak w ogóle przetrwać, a nie gdzie wyjechać na wakacje. Pytanie, czy rząd zrobi coś, aby wielkie firmy przetrwały? Duże polskie firmy są bardzo ważne w naszej gospodarce, bo jak one upadną, to po pierwsze pracę straci masa ludzi, to jeszcze przyjdą wielkie korporacje z zagranicy i zajmą cały rynek, więc o powstaniu nowych polskich przedsiębiorstw, które zajmą miejsce takiej Itaki, raczej mowy wtedy nie będzie. A z pozytywnych stron całego tego kryzysu, no może da to jakąś naukę dla przedsiębiorców i ci zaczną bardziej inwestować w innowacyjne projekty, które okazały się bardzo odporne na pandemię. No internet kwitnie. W przyszłości dzięki takiej nagłej weryfikacji siły przedsiębiorstw możemy stać się dużo bardziej innowacyjni. Popatrzcie chociażby na takiego Ilona Muska. It's going to have an option to have rocket thrusters. Rocket thruster? Yes, from SpaceX. All right. Yeah. How does that work? See, I don't know when you're kidding. Wydawało się, że to tweetowy żart, ale wygląda na to, że Elon Musk naprawdę chce sprawić, aby jego samochody latały. Dyrektor generalny Tesli ma bardzo ambitne plany. O latających samochodach pisał nie tylko na Twitterze, ale i mówił w motoryzacyjnym show Jay Leno's Garage. Elon Musk wspomniał, że nowa Tesla Roadster będzie dostępna z pakietem SpaceX. Zapewni on zestaw 10 małych rakiet wokół samochodu, które będą miały wiele zastosowań. Rzecz jasna, owe rakiety nie będą spalać paliwa, a wykorzystywać mocno sprężone powietrze, którego strumień zapewni bardzo mocne doładowanie. Ma to poprawić m.in. przyspieszenie. Od 0 do setki Tesla ma się rozpędzać w zaledwie 1,1 sekundy przy przeciążeniu 2,5 G. Pomoże to także w uzyskaniu większej prędkości maksymalnej. Takie cuda będą możliwe tylko z wytrzymałymi i wydajnymi oponami, które montowane są do obecnego prototypu. Jednak dmuchające rakiety mają być wykorzystywane także do hamowania i łatwiejszego pokonywania zakrętów. Można sobie wyobrazić, że dzięki temu rozwiązaniu dowolna bryła samochodu może przejechać zakręt niczym sportowy samochód z dużym dociskiem aerodynamicznym. Największą konsternację wywołuje jednak możliwość latania. Prawdopodobnie chodzi o unoszenie się nad ziemią na niewielkie wysokości niż samodzielne loty w kosmos, choć nazwa pakiet SpaceX mogłaby sugerować, że chodzi o coś więcej. To jednak na razie bardzo wczesny projekt, który nie wydarzy się w najbliższych latach ani w tej dekadzie. Jest to jednak ekscytująca wizja, która po realizacji przekroczy kolejne granice w pojmowaniu motoryzacji przyszłości, do czego Elon Musk już nas przyzwyczaił. The main thruster will be like behind the license plate. Right. So for acceleration, it drops the license plate and that behind the license plate is a rocket thruster.
Słowa kluczowe. To jednak na razie bardzo wczesny projekt, który nie wydarzy się w najbliższych latach, ani nawet w tej dekadzie, ale to ekscytująca wizja. No i właśnie wizja, ale wiemy jak to jest z wizjami Ilona, często się po prostu sprawdzają. Kto 15 lat temu wierzył, że prywatna firma będzie wozić ludzi w kosmos? A tu proszę. 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Takie samochody pewnie dawałyby dużą przyjemność z jazdy. Przyspieszenie na poziomie sekundy do setki, no można poczuć się jak w prawdziwej rakiecie. Z drugiej strony, gdy kierować będzie człowiek, taka maszyna może okazać się też bardzo niebezpieczna, ale no zdając też Maska, zapewne będą to pojazdy całkowicie autonomiczne, więc nie ma też co się obawiać na zapas. Niezwykłe, że są w ogóle takie firmy, które w taki sposób zmieniają naszą rzeczywistość. Ale nie robią tego tylko firmy. Surrealistyczne efekty daje również sama pandemia. Zobaczmy, co słychać na chociażby takim rynku biurowców. W okresie pandemii oczekiwania najemców drastycznie się zmieniły. Przynajmniej na samym początku doszło do pewnego szoku. Nikt nie wiedział, jak postępować. Wszystkie procesy można powiedzieć. Z biurowców znikają najemcy, choć pustostany rosną powoli, powierzchnię do pracy czeka przemeblowanie, pisze poniedziałkowy Puls Biznesu. Z danych Real Estate Digital Data wynika, że obecnie co tydzień zwalnia się około 30 biur. Patrząc na zwalniane i wynajmowane moduły biurowe, liczba tych pierwszych zdecydowanie przeważa, pisze gazeta. Jak podaje, w Polsce jest ponad 4000 wolnych biur. Do końca marca na rynku przybyło 675 modułów biurowych, na które nie zostały podpisane umowy najmu. W porównaniu z końcem marca to wzrost o 18%. Średnia wielkość zwalnianych modułów to około 260 m2, co jak mówią eksperci RED, oznacza, że ich najemcami są głównie małe i średnie firmy. Jak powiedział gazecie Piotr Smagała, dyrektor zarządzający RED, ze względu na większą stabilność dużych firm i długoterminowe warunki najmów, ewentualne efekty pandemii i recesji gospodarczej u tych najemców będą zauważalne ze znacznym opóźnieniem. I powoli zauważamy powrót już do biur, firmy wzywają swoich pracowników. Pytanie, czy będzie powrót do poprzedniego poziomu najmu powierzchni biurowej po całym zakończeniu tego lockdownu. Dużo osób przyzwyczaiło się do pracy zdalnej, która w wielu przypadkach okazała się dużo przyjemniejsza tak po prostu. Po zakończeniu pandemii może okazać się, że część ludzi nie będzie chciała wrócić do biur, a część firm, które już zrezygnowały z wielkich, drogich powierzchni w centrach wielkich miast, już do tego nie wróci, a same biura staną się bezużyteczne. Jeszcze przed pandemią coraz częściej mówiło się o Warszawie w kontekście wielkiego cmentarzyska stosunkowo nowych budynków biurowych na obrzeżach, bo tu biurowce budują się dosłownie co chwilę nowe i firmy zwyczajnie się do nich przenoszą, opuszczając te stare, a mało która firma chce wynajmować powierzchnię w pustym budynku i tak koło się zamyka. No, niestety wirus zmienia naszą rzeczywistość, ale ci sprytni na pewno będą mogli porządnie na tym skorzystać. Nowe mody, nowe usługi, całkowicie nowe możliwości dające ogromne pole do popisu. Ci, którzy się postarają, pewnie wyjdą dużo silniejsi z całej tej sytuacji. Tak jak my wychodzimy z naszych newsów zawsze drętwym sucharem. Jak Szumowski bawi się z Polakami? O tak! Życie. Tego trafego składa pod są Maciej Romanowski na naszej grupie facebookowej Podstawki Macieja, za co serdeczny szacun i oczywiście otrzymujesz od nas złotego szumisia. A jeśli i ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie napisz swojego skara w wiadomości prywatnej na moim Insta lub na naszej grupie facebookowej Podstawki Macieja, gdzie również możesz wysyłać swoje linki lub przemyślenia w jakiejś konkretnej sprawie, a my być może wykorzystamy tego w jednym z kolejnych materiałów. Tymczasem ja już się będę żegnał, ale zanim to oczywiście muzyka od jednego z was, tym razem będzie to Funky Fella, produkuje na Spotify i innych tego typu streamingowych portalach, także link rzecz jasna macie w opisie. Jeśli wam się spodoba, to tam w opisie macie również inne linki. Trzymajcie się ciepło. Ciao.